Miałam koleżanki na tym ślubie, koledzy, nawet był, przyszedł, nawet go nie znałam, chłopak taki z muzyką. Dziewczynki mieli tam z Przemyśla jakiś, byli też starsze ludzie i mieli taką dziewczynkę. I niesła mi welon, a co do welona, do mego ubioru, to Amerykanie mi ze sklepu przynieśli wszystko. Mm-hmm. Wszystko, co dla państwa młodych trzeba było. A Amerykanie tak nam, jak my szli do ślubu, z koszaru do kościoła, to tyle nam zdjęć narobili, że gdzieś w Ameryce dużo zdjęć jest moich. Ja była jeszcze taka przystojna, bardzo, bo popatrz na moje zdjęcie, bo tutaj tak nie widzę. To by trzeba odnowić, albo jak, nie wiem. No, młodziutkie, przypracowane, zwidocone, ale szczęśliwe, że je przeżyliśmy. Barana nam dali zabitego, czekolad, win. Wesele zrobili nam, także my w bloku przyjęcie zrobili tak jak trzeba. Jeszcze pamiętam, jakiś się przebrali u kożuch, aby się ich nie poznać i wyszli naprzeciw nas u progu w koszarach z chlebem i solą. A ja myślałam, że mnie serce pęknie, bo sobie przypomniałam, przecież ja mam taką dużą rodzinę, a ja ją nie mam koło siebie, no. Ale bardzo byłam przeciw temu, ażeby wziąć ślub, ażeby nie żyć tak, jak nie trzeba.